Czy to w niej zakochał się Rafał Brzozowski? Jako komentarz powiem, że Rafał jest szczęśliwie zakochany. Znany piosenkarz w końcu pochwalił się mediom swoją nową miłością. Prowadzący jaka to melodia ma za sobą kilka negatywnych doświadczeń, które, jak sam przyznał, kosztowały go mnóstwo stresu. Gwiazdor telewizji polskiej bardzo ostrożnie podchodzi do rozmów medialnych o swoim życiu prywatnym. Jednak portale plotkarskie już od jakiegoś czasu donoszą na temat nowego uczucia jakie miało pojawić się w sercu piosenkarza. Sam Rafał Brzozowski nie zaprzeczył temu w jednym ze swoich najnowszych wywiadów. Muszę powiedzieć tak, że dla kogoś mi serduszko troszkę zabiło, ale to wszystko jest bardzo piękne, spokojne i niech tak się rozwija. Jest z zupełnie innej branży. Chcę to zostawić też dla siebie. Podchodzę do nowych relacji z dużą dozą bezpieczeństwa, na spokojnie. Co ma być, to będzie, wyznał muzyk w rozmowie z portalem wp.pl. Teraz media odkryły, kim jest tajemnicza ukochana wokalisty. Nikogo jednak nie powinno dziwić, że były prowadzący koła fortuny tak długo ukrywał swoją wybrankę. Ostatni związek kosztował go bardzo dużo negatywnych emocji. Kim jest nowa ukochana Rafała Brzozowskiego? Okazało się, że do poznania zakochanych miało dojść na planie jednego z programów telewizji polskiej Rytmy Dwójki, gdzie pracuje nowa wybranka muzyka. Jak donosi portal Świat Gwiazd, Rafał Brzozowski ma być w szczęśliwym związku z wokalistką i aktorką Malwiną Kusior. Rzekoma partnerka Gwiazdora zawodowo związana jest z teatrem muzycznym Roma, a także miała okazję pracować na planie programów Rytmy Dwójki i jaka to melodia. Jak wynika z informacji przekazanych w mediach, zakochani nie potrafią się od siebie oderwać i widać między nimi niezaprzeczalną chemię. To, że między nimi iskrzy, było już widać na planie rytmów dwójki, ale znali się już wcześniej. Teraz rzucili publiczność na kolana w jaka to melodia. Widać między nimi chemię. Ich duet jest taki na scenie, że aż siła uczuć się z niego wylewa. Zaśpiewał z nią swoją ulubioną piosenkę z tobą, chce oglądać świat. Brzmiało to jak wyznanie miłosne, czytamy słowa informatora świata gwiazd. Co ciekawe, sam wokalista zdążył się już do tych rewelacji odnieść. Gdy Plejada zapytała go o romans z programową koleżanką, ten nie krył swojej frustracji związanej z tą plotką. Widocznie prawdy o swojej miłości nie chce jeszcze ujawniać. Za każdym razem mam gdzieś romans, jestem już tym zmęczony, wyjawił Plejadzie. Rafał Brzozowski ma za sobą niesamowicie bolesne rozstanie. Zanim jednak muzyk znalazł miłość w ramionach Malwiny Kusior, przez 8 lat był związany z Anną Tarnowską. Pomimo faktu, że zakochani utrzymywali swoją relację z dala od mediów, informacje o ich nagłym rozstaniu wstrząsnęły całą opinią publiczną. Para wydała specjalne oświadczenie, w którym poinformowała o zakończeniu ich związku. Dziękuję że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.